Cześć! W tym tutorialu pokażę, jak uszyć fajny, funkcjonalny worek sportowy. Zmieścisz w nim strój sportowy, piłkę, buty i bidon na wodę. Zapraszam do wspólnego szycia plecaka. Plecak sportowy ma dwie zewnętrzne kieszenie z siatki, jedną kieszeń zewnętrzną większą i jedną mniejszą oraz na dnie kieszeń na buty. Wewnątrz ma jeszcze jedną małą kieszeń zapinaną na suwak. Do uszycia plecaka sportowego najlepiej wybierz tkaninę wodoodporną, drukowaną i gładką. Do uszycia plecaka potrzebujesz tkaninę zasadniczą, podszewkę, siatkę, taśmy suwakowe, suwadła, prostokąty, taśmę nośną, taśmę lamówkową lub taśmę odblaskową. Wytnij wszystkie elementy z tkaniny według wykroju i zaznacz na wszystkich elementach nacinki. Przygotuj dwa elementy boku z tkaniny zasadniczej i dwa elementy z siatki. Będzie to kieszeń boczna. Wykonaj zakładki na kieszonce z siatki. Przypnij ze sobą środki, połącz je. Na razie jest to wykonywane pomocniczo. Dołóż krawędzie z siatki do krawędzi boku. I załóż symetrycznie zakładki, na około 1 cm. Odepnij od tkaniny i zaszyj na razie pomocniczo te zakładki. Będzie to wyglądało tak. Oprzyj górę kieszeni z siatki taśmą lamówkową lub tak jak tutaj taśmą odblaskową. Złóż ją na pół i przeszyj po siatce. Drugą wykonaj w ten sam sposób. Przygotowane kieszenie z siatki doszyj pomocniczo do boku z tkaniny. Dołóż krawędzie, przypnij i zszyj na razie do 0,5 cm. I drugą w ten sam sposób. Boki plecaka z kieszenią z siatki są już przygotowane. Przygotuj dwa kawałki taśmy suwakowej o długości około 34 cm i suwadła pasujące do taśmy oraz 4 stopery. Nałóż suwadła na taśmę. Stoper musi znajdować się na górze taśmy suwakowej, żeby później kieszeń nam się otwierała we właściwą stronę. Dołóż stoper prawą stroną do taśmy i drugi stoper prawą stroną do dołu taśmy i zszyj na 1 cm. W drugim suwaku zrób tak samo. Weź element z tkaniny zasadniczej, góra-przód
i doszyj do niego obie taśmy suwakowe. Tu będzie góra plecaka, czyli należy dołożyć taśmę w ten sposób do krawędzi. Tutaj stoper najlepiej na równi z górną krawędzią. Tutaj muszę trochę przepiąć. I przeszyć stopku do suwaków. Weź teraz podszewkę elementu góra-przód i dołóż ją prawa strona do prawej na wykonywany element. I doszyj tak samo stopką do suwaków po bokach. Wywróć przedni panel na prawą stronę i przeprasuj delikatnie przez ściereczkę. Teraz trzeba doszyć boki plecaka do przedniego elementu, do taśmy suwakowej. Przyłóż bok prawą stroną do prawej, do taśmy suwakowej i zszyj stopką do suwaków. Następnie weź elementy boku podszewkę i doszyj w ten sam sposób co tkaninę zasadniczą, też stopką do suwaków. Prawa strona do lewej strony taśmy suwakowej. Boczne kieszenie wraz z podszewką są już doszyte do przodu plecaka. Przygotuj element wnętrze przód. Zepnij element przodu plecaka z tą podszewką. Połącz ze sobą nacinki. Zepnij wszystko dookoła i zszyj pomocniczo na 0,5 cm. Tutaj jest prawa strona i tu też jest prawa strona. Całe wnętrze przodu plecaka jest otwarte. Jeśli chcesz mieć jedną mniejszą kieszeń na przodzie, to przestępnuj tę krawędź przez wszystkie warstwy. Przygotuj element góra-tył tkaniny zasadniczej. Złóż elementy prawa strona do prawej i zszyj na 1 cm. Przygotuj dwa kawałki taśmy nośnej
około 10 cm i dwa prostokąty pasujące do szerokości taśmy. Zaszyj prostokąty taśmą i doszyj na tyle plecaka, tutaj na zaznaczonych nacinkach, ten element. Na razie możesz pomocniczo na pół centymetra. Górna część plecaka jest gotowa. Możemy przejść do wykonania dołu plecaka z kieszenią. Nałóż suwadła na taśmę suwakową i odmierz 52 cm. Przygotuj element tkaniny zasadniczej, dół przód i taśmę suwakową. Wyznacz środek na taśmie i połącz z tkaniną zasadniczą. Szyj stopką do suwaków. Weź element z podszewki. I dołóż prawa strona do prawej. Zszyj tak jak poprzednio stopką do suwaków. Przeprasuj element i przystępnuj krawędź przez wszystkie warstwy. Przygotuj element dół-tył z tkaniny zasadniczej i z podszewki. Dołóż do przodu, prawa strona do prawej strony, jedna krawędź i od spodu też prawą stroną przyłóż, zepnij i zszyj na 1 cm. Z drugiej strony tak samo. Dolną obręcz plecaka mamy już przygotowaną i dla ułatwienia dalszego szycia warto zszyć jej dół przez wszystkie warstwy na pół centymetra dookoła. Przygotuj elementy dna z tkaniny zasadniczej i z podszewki. Przyłóż je lewymi stronami do siebie, połącz nacinki i zszyj pomocniczo na pół centymetra. I teraz należy wpiąć dno w obręcz. Oczywiście należy połączyć nacinki. Prawa do prawej. I zszyj na 1 cm. Dolny szew trzeba oprzeć lamówką. Przygotuj około 1 metr lamówki. Tutaj jest zapas, aby wykonać ładne wykończenie. Złóż lamówkę na pół. Ułóż pomiędzy szew. I zszyj dookoła.
kończąc lamowanie, tutaj trzeba założyć koniec na 1 cm, przyłożyć trochę dalej niż lamówka się zaczyna, zakryć jeszcze końcowy szew i przeszyć do końca. Weź drugą podszewkę dna i wepnij ją w dół plecaka, ale przyłóż prawa strona do lewej strony taśmy suwakowej. Najpierw oczywiście połącz ze sobą środkowe nacinki. I wepnij dookoła, tutaj zszywaj stopko do suwaków i na 1 cm. Teraz połącz górę plecaka z dołem, górę wywróć na lewą stronę i włóż dół, prawa strona do prawej, do wnętrza i połącz nacinki ze sobą. I zszyj, tutaj gdzie jest taśma suwakowa, użyj stopki do suwaków. Możesz już wywinąć plecak na prawą stronę i sprawdzić, czy wszystko dobrze jest doszyte. Tak wygląda plecak po doszyciu dołu z górą. Przejdę do wykonania wnętrza plecaka i uszyję najpierw wewnętrzną kieszeń. Potrzebujesz jeden element tkaniny zasadniczej lub podszewki, zależy to od Ciebie, taśmę suwakową, szerszą trochę od kieszonki, suwadło i taśmę lamówkową. Doszyj taśmę suwakową stopką do suwaków do krótszych krawędzi kieszeni. Taśmę możesz rozdzielić na tym etapie. Przystępnuj blisko krawędzi. Nałóż suwadło na taśmę suwakową. Ułóż równo krawędzie. Kieszeń ułóż tak, aby suwak był na wysokości 4,5 cm od górnej krawędzi. Zepnij boki i zszyj. Nadmiar taśmy suwakowej możesz ściąć. Teraz oblamuj boki kieszeni. Potrzebujesz dwa kawałki taśmy lamówkowej, trochę dłuższe od kieszeni. Złóż taśmę lamówkową na pół. Umieść tam kieszeń, bok kieszeni. I przystępnuj po krawędzi. Kieszonka jest gotowa. Jeśli masz taśmę lamówkową poliestrową, to jej końce możesz przypalić, aby się nie strzępiły. Przygotuj jedną część podszewki wnętrze. I doszyj pomocniczo kieszeń na górze na 0,5 cm. Połącz ze sobą środki i doszyj na górze. To będzie tył plecaka, podszewka tył. Weź drugą część
podszewki worka sportowego wnętrze i nałóż na ten element prawa strona do prawej. Zszyj po bokach na 1 cm, ale zostaw na jednym boku otwór na wywrócenie całości. Weź ostatni element, dno z podszewki i wepnij go w podszewkę plecaka. Oczywiście prawa do prawej i połącz nacinki. Na tyle jest kieszonka. A przód jest zaokrąglony. Szyj na 1 cm. Wykonaj tunele plecaka. Weź dwa elementy tunelu z tkaniny zasadniczej. Załóż krótsze boki obu elementów. Najpierw na 1 cm i jeszcze raz na 1 cm. Zepnij i przestępuj. I tak samo kolejne trzy boki. Elementy tunelu złóż na pół, połącz środkowe nacinki, zepnij i zszyj pomocniczo na 0,5 cm. To ułatwi dalsze szycie. Tak przygotowane tunele doszyj do plecaka, połącz nacinki i doszyj. Też możesz to zrobić jeszcze na 0,5 cm. Zszyj podszewkę z plecakiem. Połącz ze sobą tkaninę prawymi stronami, nacinki oczywiście również. Plecak włóż w podszewkę. Kieszonka jest na tyle plecaka przewidziana. Zepnij dookoła i zszyj na 1 cm. Teraz wywróć plecak na prawą stronę przez pozostawiony otwór. W podszewce, tutaj gdzie jest otwór, załóż jego krawędzie na 1 cm do wewnątrz. Zepnij. I zaszyj przy krawędzi. Tak wygląda gotowy plecak. Teraz pozostało tylko jeszcze zamontować taśmy nośne. Potrzebujesz dwa kawałki taśmy po około 1,60 m. Użyj agrafki i przewiń przez tunel.
Połącz końce taśmy z prostokątem. I zaszyj. Tak, aby szew tak jakby był wewnątrz. Możesz rozłożyć szew i jeszcze przeszyć po bokach. Mój plecak jest już gotowy. Mam nadzieję, że twój również i dobrze ci się go szyło. Ja użyłam maszyny Brother A150. Zasubskrybuj nasz kanał, bo niedługo kolejne tutoriale i zostaw lajka. Pa!